nie ma to wiele wspólnego z nauką Kościoła na temat rodziny. Jest to tak naprawdę kontynuacja tego, co próbowali wprowadzić socjaliści. W katolickim pojęciu rodzina jest po to, żeby służyć Bogu. Katoliczka przedstawiła ideały protestanckie w sposób jeszcze bardziej kapitalistyczny, protestancki i materialistyczny niż zrobiliby to sami protestanci. Episkopat Polski w roku 1934 potępił materialistyczne pojmowanie rodziny. Cześć, ja jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Prowadzimy go wspólnie z moim mężem, omawiamy tutaj tematykę związaną z tradycją katolicką, wiarą, sprawami społecznymi, polityką i tym podobnymi, więc jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybował nasz kanał i kliknął oczywiście w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi aktywnościami. Zapraszam Cię także na naszego Facebooka o tej samej nazwie Okiem Tradycjonalisty i zapraszam Cię też na mojego Instagrama natalia.tereska. Tytuł dzisiejszego odcinka, czy rodzina to biznes, jest tytułem dosyć enigmatycznym i zapewne nie wskazującym na to, o czym w zasadzie będzie odcinek. Celowo dałam taki tytuł. Pomysł na ten odcinek przyszedł mi w momencie, gdy zetknęłam się przez przypadek z bardzo dziwnym przypadkiem. Otóż jedna z osób, kobiet znanych w świecie katolicyzmu, tradycyjnego katolicyzmu i takiego, jakby to powiedzieć, tradwifeizmu, tego ruchu tradwife, tak, który zrodził się w Stanach Zjednoczonych i u nas Polki związane właśnie z tradycją katolicką też bardzo chętnie przejmują te wzorce pochodzące z ruchu tradwife. To właśnie taka jedna osoba związana z tym ruchem zareklamowała na swoich mediach społecznościowych publikację. Publikację między innymi jej autorstwa. Tytułu nie będę podawać, nazwiska też nie będę podawać. Uważam, że jest to bezcelowe. Natomiast przytoczę te fragmenty tej publikacji. Otóż ta publikacja ma być poradnikiem rodzinno-biznesowym. Ma być poradnikiem dla kobiet, które chcą budować przedsiębiorstwo domowe. I co bardzo dziwne, co mnie bardzo uderzyło, to to, że w tej publikacji rodzinę postrzega się jako przedsiębiorstwo, jako inwestycję, jako spółkę, w takim znaczeniu oczywiście ekonomicznym, tak? Tak jak mamy różne rodzaje spółek, to tam właśnie rodzina jest w taki sposób przedstawiona. Jest to taka książka, a w zasadzie e-book, który ma pomóc kobietom budować sprawne funkcjonowanie wewnątrz małżeństwa, wewnątrz rodziny, przedstawiając właśnie rodzinę jako przedsiębiorstwo, porównując rodzinę do przedsiębiorstwa i korzystając z zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, przekładając je na funkcjonowanie rodzinne i jednocześnie mające obudzić, jak rozumiem, w kobietach chęć, zapał do tworzenia czy zakładania własnych przedsiębiorstw, albo przynajmniej rozwijania takiej właśnie przedsiębiorczości i jakby umiejętności z nią związanych, czyli na przykład dobrej organizacji i innych tego typu rzeczy. Od razu mówię, ja tej książki nie kupiłam, nie czytałam jej i raczej nie będę jej czytać. I bazuję raczej na tym, co czytałam z fragmentów, które zostały udostępnione dla osób zainteresowanych zakupem oraz bazuje też na sposobie reklamowania tej książki przez właśnie tę jedną z autorek, o której wspomniałam, u której znalazłam w ogóle taką reklamę tej publikacji. W opisie tej książki na stronie, na której można ją zakupić, widzimy następujące słowa. Ten wielowątkowy poradnik podpowie zarówno jak zorganizować rodzinę, by działała jak sprawna firma, lub jak założyć rodzinną firmę, która przyniesie wiele radości. Przedsiębiorczym paniom domu doradzi jak zacząć własny biznes, a doświadczone bizneswoman zainspiruje do wdrożenia sprawdzonych mechanizmów korporacyjnych w domowym zaciszu. To prawdopodobnie pierwszy na świecie poradnik rodzinno-biznesowy, który wprowadzi Cię w podstawy biznesu i podpowie, jak inkorporować je we własnym domu, aby funkcjonował jak sprawne przedsiębiorstwo. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników rodziny, ewaluacja poczynań dzieci i przede wszystkim nadzór nad produkcją najważniejszego wyrobu – szczęścia –
To wszystko znajdziesz w najnowszym e-booku. W samym fragmencie książki udostępnionym dla osób, które są zainteresowane zakupem, tak jak czasami widzimy książki na jakichś stronach internetowych, gdzie możemy je kupić, to czasami są wyróżnione takie kilka stron, żeby można było sobie przeczytać jakieś fragmenty. I tutaj tak samo w jednym z takich fragmentów znajdujemy następujące słowa. W rodzinie, gdzie nie posługujemy się liczbami tak często jak w przedsiębiorstwie, możliwa jest błędna wycena. Czasem czujemy, że jakaś przeszkoda w dążeniu do szczęścia jest znacznie większa niż w rzeczywistości. Tym sposobem wydaje nam się, że poniesione trudy są większe niż zysk. Wyolbrzymiamy problem, co automatycznie nas przygnębia i nie pozwala się w pełni cieszyć szczęściem, które osiągnęliśmy. Aby dokonywać rachunku zysków i strat w rodzinie, możemy posłużyć się następującym równaniem. Przychód szczęścia minus koszty osiągnięcia szczęścia podzielić na zysk lub strata na szczęściu. Zarówno w spisie treści funkcjonuje wiele terminów odwołujących się bezpośrednio do ekonomii. I są tutaj na przykład rozdziały pod tytułem kapitał zakładowy, struktura, liderzy, pracownicy i pomocnicy, doradcy. Jest tutaj rozdział cały poświęcony produktowi, projekt produktu, kalkulacja produkcji, plan produkcji, kontrola jakości. Rozdział trzeci jest poświęcony działalności, strategia, rachunek zysków i strat, podejmowanie decyzji, ewaluacja, optymalizacja, zysk. I teraz przechodzimy do momentu, dla którego zdecydowałam się nagrać ten odcinek. Oczywiście nie chcę go nagrywać po to, żeby atakować autorki tej książki, ani nic takiego, absolutnie nie. Tak samo już mówiłam, nie przeczytałam całej tej książki, natomiast sama narracja i sam sposób przedstawienia w tej książce rodziny uważam już za wystarczający impuls, żeby odczuć słuszne zaniepokojenie. Dlaczego? Dlatego, że taki sposób przedstawienia rodziny jest bardzo daleki od tego, w jaki sposób o rodzinie wypowiadał się Kościół i hierarchowie kościelni. Dlatego, że nie ma to wiele wspólnego z nauką Kościoła na temat rodziny. Dlatego, że bardzo odstaje to nawet od katolickiego pojmowania ekonomii. W pojęciu katolickim rodzina nie jest inwestycją, rodzina nie jest zakładaniem jakiejś spółki, rodzina nie jest przedsiębiorstwem, ani nie jest też miejscem, w którym wszystko ma funkcjonować jak w zegarku, tak? Sprawnie. To nie jest miejsce, w którym należy za pierwszy cel pojmować produkcję czegokolwiek, a przenoszenie w ogóle pomysłów i wzorców zaczerpniętych z przedsiębiorczości, z metod zarządzania, z takich rzeczy związanych bezpośrednio z marketingiem i z funkcjonowaniem rynku, jest niczym więcej jak naturalizacją znaczenia rodziny, która w katolickim pojęciu jest przestrzenią świętą. I o co mi chodzi? Jeśli na przykład będziemy traktować związek małżeński jako coś, co jako właśnie taką inwestycję na przyszłość, że nie wiem, szukając męża, to musi mi spełnić takie warunki, że koniecznie musi mnie utrzymać, albo mąż szukając żony musi znaleźć sobie taką żonę, żeby to, co w nią zainwestuje, zwróciło mu się na przykład, nie wiem, w postaci dzieci czy coś takiego, to nie jest to myślenie katolickie. W myśleniu katolickim nie ma czegoś takiego jak chłodna kalkulacja. W myśleniu katolickim jest myślenie o rodzinie w sposób związany bezpośrednio z nauką Chrystusa. Katolicki sposób pojmowania rodziny to taki sposób, który ukazuje nam związek małżeński przede wszystkim jako związek sakramentalny, którego głównym i nadrzędnym celem jest zrodzenie dzieci ku chwale Bożej, ku zbawieniu samych siebie i ku pożytkowi społecznemu. Cele małżeństwa i cele rodziny są przede wszystkim nadprzyrodzone, czyli mają służyć chwale Bożej i zbawieniu jak największej ilości osób, tak? Poprzez to, że my staramy się mieć dzieci, wychowywać dzieci tak jak najwięcej, to ma służyć przede wszystkim temu, żeby wyrastały one na chwałę Bożą, żeby były wychowywane po katolicku i żeby mogły przyczyniać się dla kolejnych pokoleń do tego, żeby jak najwięcej osób mogło być zbawionych, żeby przestrzeń publiczna była katolicka, żeby kolejne pokolenia po prostu mogły kontynuować tę katolickość w
przestrzeni publicznej, żeby wyrastały nowe elity intelektualne, żeby wyrastały nowe osoby, które będą w stanie poświęcić się dla dobra ogółu, tak, dla dobra społeczeństwa, a dobrem tego społeczeństwa zawsze będzie dążenie do zbawienia. To zbawienie jak największej ilości osób. Dlatego jest czymś bardzo dziwnym przedstawianie jako produktu nadrzędnego szczęścia rodzinnego. Nie ma to wiele wspólnego z katolicyzmem, tak? Oczywiście, że każdy chciałby być szczęśliwy i każdy chciałby mieć to szczęście, ale nie można tego przedstawiać jako coś, co musi być bezwzględnie osiągnięte, ani jako coś, do czego należy dążyć. Dlatego, że małżeństwo i rodzina mają zupełnie inne cele. A taki właśnie sposób pojmowania rodziny, jedyne trudy, jakie pokazuje w rodzinie, to są takie trudy, gdzie trzeba pracować, wychowywać dzieci, takie czysto naturalistyczne, tak, że się męczymy fizycznie, męczymy się psychicznie, ale nie ma tych trudów nadprzyrodzonych, które są nadrzędne. To jeśli my stawiamy szczęście jako cel, który musimy koniecznie osiągnąć, albo generalnie cel, do którego musimy dążyć, tak, szczęście małżeńskie, to jest to zupełnie niezgodne z retoryką katolicką, a jest to tak naprawdę kontynuacja tego, co próbowali wprowadzić socjaliści, którzy już jako pierwsi tak naprawdę materialiści, jako pierwsi, którzy tak naprawdę wprowadzili do przestrzeni publicznej czysto materialistyczną wizję rodziny, próbując pozbawić jej charakteru sakralnego, to właśnie ci socjaliści próbowali wprowadzić taką narrację, że małżeństwo jest po to, żeby zadowolić małżonków. Nie, w katolickim pojęciu rodzina jest po to, żeby służyć Bogu. I odwoływanie się do tej narracji, że właśnie szczęście jest najważniejsze i że do szczęścia należy dążyć, jest czymś bardzo dziwnym, czymś zaczerpniętym z ideologii materialistycznych, tylko teraz już nie w postaci socjalizmu, ale w postaci liberalizmu, czyli jakby przeciwległej socjalizmowi ideologii materialistycznej. Tak, liberalizm jest tak jakby po prostu drugą stroną tej materialistycznej monety. Z jednej strony mamy socjalizm, a z drugiej mamy liberalizm. Taki właśnie materialistyczny sposób pojmowania rodziny jest czymś, co było potępiane przez Kościół. Wystarczy zerknąć do listów pasterskich Episkopatu Polski sprzed wojny. Z pewnością fragment ten niedługo pojawi się na naszym kanale w postaci audiobooka, także serdecznie zachęcam do śledzenia. Episkopat Polski w roku 1934 potępił pojmowanie, materialistyczne pojmowanie rodziny. Potępił to, że małżeństwo ma służyć przede wszystkim dobru małżonków, to znaczy szczęściu małżonków, tak? Indywidualnemu szczęściu. Potępił generalnie tę perspektywę indywidualistyczną w rodzinie. Potępił pomijanie jej sakralnego charakteru, tak? Potępił pojmowanie związku małżeńskiego jako związku sakramentalnego. Potępił także pojmowanie rodziny jako czegoś, co nie ma służyć społeczeństwu. Dlatego, że no, jeśli jest oczywiste, że jeśli przestaniemy rodzinę postrzegać jako komórkę, która ma swój sakralny charakter, która jest uświęcona przez Boga swoją łaską, jako coś, co jest, co ma służyć przede wszystkim pożytkowi społecznemu, oczywiście chwale Bożej i zbawieniu, jako coś, co jest obarczone normami etycznymi wynikającymi z chrześcijaństwa. Jeśli przestaniemy w taki sposób postrzegać rodzinę, to doprowadzi to do rozkładu społeczeństwa i to się właśnie teraz dzieje. Dlatego, że coraz częściej już w świecie dzieci są postrzegane jako trudny obowiązek, jako coś, co jest niechciane. Rodziny postrzegają, rodzice często postrzegają siebie jako indywidua, które mają być w małżeństwie po to, żeby realizować siebie samych, po to, żeby dawać szczęście bądź to sobie wzajemnie, bądź to sobie samym, a nie jako związek dwojga ludzi, którzy chcą razem poświęcić się dla celów wyższych. Poza tym takie przedstawianie też małżeństwa jako fabryki szczęścia trąci bardzo mocno kapitalistycznymi metodami marketingowymi, które też swoją drogą są sprzeczne z katolickimi ideałami gospodarki i też dosyć wyraźnie widać to w tej książce. W tej książce można znaleźć na przykład taki fragment.
Sam produkt, nawet najbardziej rewolucyjny, nie wystarczy. Konieczne są działania marketingowe, które przedstawią go konsumentowi, zaprezentują jego zalety, a czasem nawet przekonają, że potrzebuje go w takiej właśnie formie. Podobnie jest z reklamowaniem rodzinnego szczęścia najmłodszym konsumentom. Czyli wchodzi właśnie ta liberalna narracja, że przedstawiamy rodzinę jako jakąś opcję, którą zachęcamy, żeby ktoś wybrał po to, żeby był szczęśliwy. Nie w taki sposób należy po katolicku przedstawiać rodziny. Rodzina to nie jest zakładanie rodziny, wejście w związek małżeński, to nie jest produkt na półce, który można sobie dowolnie wziąć. To jest droga powołania dla ludzi świeckich. Dla wszystkich ludzi świeckich, którzy nie poszli do zakonu, którzy nie wybrali życia konsekrowanego. To jest związek święty, rodzina to przestrzeń święta, rodzina to jest mały kościół, który ma być przede wszystkim umocowany więzami miłości. Miłości, która jest ofiarna i bezinteresowna. To nie jest coś, co trzeba przedstawiać jako, że zakładanie rodziny jest jakieś super atrakcyjne, że zakładanie rodziny to jest jakiś cel, nie wiem, tak jak dziewczynki chciałyby znaleźć swojego księcia na białym koniu. To nie, to jest idealizacja. To jest w ogóle coś, co nie powinno nigdy mieć miejsca. To jest przedstawianie jako rodziny, jako albo czegoś bajkowego, albo czegoś, w czym możemy realizować swoje jakieś tam umiejętności przedsiębiorcze, tam organizacyjne, nie wiem jakie jeszcze. Taka narracja. Nie wiem, tak jak mówiłam, nie wiem, co jest dalej w tej książce, ale sama taka narracja i takie przedstawianie rodziny jest upodleniem rodziny i odejściem całkowicie od nauki katolickiej na temat rodziny. Tak jak mówiłam, książka ta powstała w środowisku kobiet próbujących kopiować te wzorce z amerykańskiego ruchu tradwife. Ta idea w ogóle tradwife pochodzi z kapitalistycznych, protestanckich Stanów Zjednoczonych. Ta właśnie naturalizacja i materializacja związku małżeńskiego miała swoje korzenie w tamtej właśnie rzeczywistości. Niemniej nawet wtedy nie postrzegano rodziny aż tak radykalnie jako inwestycje, jako przedsiębiorstwo. Nie dokonywano aż tak radykalnych porównań, jak to ma miejsce właśnie w tych fragmentach, które przytoczyłam. Dlatego jest dla mnie uderzające, że taka publikacja powstała we współpracy właśnie, bo ta osoba, u której to znalazłam, jest współautorką tego e-booka. Jest dla mnie uderzające, że katoliczka przedstawiła ideały protestanckie w sposób jeszcze bardziej kapitalistyczny, protestancki i materialistyczny, niż zrobiliby to sami protestanci. Tak jak mówię, nie próbowałam atakować tutaj żadnej z tych osób, które napisały tego e-booka, ani osób, które wydały tego e-booka, nie wiem kogo tam jeszcze. Skrytykowałam to, co przeczytałam. Treści, tak? Te treści, które znalazłam w tej książce i w reklamach reklamujących tę książkę. Takie właśnie dziwne porównywanie życia rodzinnego i samej rodziny do jakichś ideałów z rodem z ekonomii jest dosyć popularne też w środowisku tradycyjnych katoliczek. Mówię wam to tylko po to, żebyście uważali na to, dlatego że nie ma to wiele wspólnego z narracją katolicką i można wpaść przez to w bardzo poważne błędy, tak? Także ja tutaj nikogo nie atakuję, ale chciałam was tylko przestrzec przed takimi treściami, dlatego że mogą się one w efekcie okazać bardzo niebezpieczne i jeśli taki sposób rozumowania pójdzie za daleko, a uważam, że już poszedł za daleko, to może to mieć bardzo destrukcyjny wpływ realnie na stan katolickich rodzin. Dlatego, kochani, trzymajmy się katolickiej narracji, taką jaką Kościół od zawsze stosował, zgodnie z nauką Chrystusa. Nie czerpmy z jakichś dziwnych wzorców amerykańskich, protestanckich, kapitalistycznych, dlatego że nie ma to nic wspólnego z nauką Chrystusa. Także to tyle na dzisiaj. Chciałam się tylko z tym z wami podzielić, dlatego że uznałam to za dosyć niebezpieczne i takie, że po prostu powinno się więcej osób o tym dowiedzieć. Zachęcam do łapkowania filmiku, komentowania i do następnego odcinka.